Świat się podzielił na tych, którzy uważają, że Pudzian go przejedzie, albo na tych, którzy uważają, że Szpilka go rozjedzie. Ja jestem agnostykiem w tej kwestii, polecam ten stan rzeczy wszystkim miłośnikom hazardu, bo tutaj wcale nic nie wiadomo. Przede wszystkim chyba dorosłem. Już nie jestem taki buńczuczny jak kiedyś, bo też sparzyłem się na wielu rzeczach i wiem, że nie tędy droga. Mam wspaniałe pieski, wspaniałą kobietę. Jestem szczęśliwy, że mogę brać udział w tym wydarzeniu na tak prestiżowej gali. Za parę lat ładnych usiądzie się i powie się, no faktycznie fajnie było brać udział w dwóch największych galach w Europie. Fajne wydarzenie, które w pamięci na pewno u mnie się zachowa. No i w historii MMA na pewno zostanie. Cieszy mnie to, że też będę walczył z Mariuszem, który jest w tym sporcie 13 lat. Będę z nim walczył w jego tak naprawdę sporcie. Wiadomo, że lekko to wszystko nie przychodzi. Przejść powiedzmy ze sportów siłowych z chłopa, który waży 150 kg, wytrzymać 3 razy 5 minut i bić się jak równy z równym z tymi zawodnikami, którzy sporty walki wypili z mlekiem matki. Oczywiście, że się obawiam, no przecież był najsilniejszym człowiekiem świata, tak? To się nie wzięło z niczego. Siłę zawsze Mariusz będzie miał. No i zobaczymy, jestem na to gotowy. Ja się dopiero uczę cały czas, chociaż wychodzę mu nakopać, bo to jest normalne, po to tam wychodzę. Artur nie bez kozery dostał szansę walki o mistrza świata. Naprawdę jest dobrym zawodnikiem i nie ma co tutaj lekceważyć. Chwila nieuwagi i mogę zaliczyć deski. Wynik jest do samego końca nieprzewidywalny. Two of Poland's most famous sporting heroes will collide. We need a Colosseum to host such a fight. I had a feeling this fight will be spoken about for years to come. Nie można się poddawać w życiu, bo mnie też już spisywali na statu, już daj spokój, już to, tamto. A ja dalej tu jestem, uśmiecham się, jestem szczęśliwym człowiekiem i wychodzę, walczę tak naprawdę z ikoną MMA w Polsce, Mariuszem Pudzianowskim. Po prostu wchodzę, robię robotę swoją. Z Mariuszem też robiłem w MMA, to głównie leżał na mnie, jak już się uwalił i też za dużo nie zrobił, więc to spokojnie. Może mistrzem parteru nie jestem, ale daję sobie radę. W zapasach sobie radzę. Boksować nie potrafię, ale przyłożyć mogę. No Artur na pewno dobra stójka, dobrze boksuje. Na pewno wydolność ma, dobrą pracę nóg ma. Więc ma kilka argumentów, których trzeba się obawiać. Ja walczę od 15 roku życia. Walka to jednak walka. Nie czuję jeszcze żadnej presji. Walczyłem na stadionie White Sox, gdzie było 30 tysięcy ludzi z Mike'em Mollorem. Walczyłem na naprawdę wielkich galach. Wychodzimy, dajemy z siebie 100%. Artur, trenuj ciężko. Wiesz, że ja trenuję ciężko. Łatwo nie będzie ani tobie, ani mi. Ale jak ja to zawsze mówię, tanio skóry nie sprzedam. Kochani, zapraszam was wszystkich 3 czerwca na PGE Narodowy Colosseum 2. Bądźcie tutaj z nami. XTBKSW Colosseum 2. Tickets on sale. Live. Only on Viaplay.